Dzień doberek, halo, halo. Witam Państwa bardzo serdecznie na Instagramie i na Facebooku. Jak się mamy? Jest środa, jest godzina 19:30, a to znaczy, że rozpoczynamy kolejnego live'a Q&A, czyli takie nasze cotygodniowe spotkanie, podczas którego Wy zadajecie pytania w komentarzu, a ja na te pytania na żywo odpowiadam. Oczywiście chodzi o pytania na temat budowania marki opartej na rękodziele, pytania o sprzedaż rękodzieła, o wycenę rękodzieła, o strategię na sprzedaż rękodzieła, o to wszystko, czego tyczą się Wasze wątpliwości i Wasze rozterki właśnie w temacie budowania biznesu opartego na fizycznym produkcie, który sami wykonujecie. Ja się nazywam Małgorzata Sowa i jestem rękodzielniczką od ponad 13-14 lat. Już gubię się w tych liczbach. Po drugiej stronie kamerki czuwa nad nami Karolina Mackiewicz, która prywatnie jest moją siostrą, a zawodowo partnerką w biznesie. Karola również jest rękodzielniczką. Wspólnie stworzyłyśmy markę rękodzielniczą, która dzisiaj bardzo fajnie się rozwija, ale która przede wszystkim jest dochodowa i znana w swojej niszy. I tutaj na Bezcukrze dzielimy się naszą wiedzą zdobytą w ciągu tych kilkunastu lat budowania naszego własnego biznesu opartego na fizycznym produkcie, właśnie na rękodziele. Już widzę, że dołączacie. Szyty Skrzacik jest z nami. Cześć, hello, hello. Mundu Nowo jest z nami. Witam bardzo serdecznie. Pojawiają się buźki. Bry, baba leśna jest z nami na Facebooku. Zanim się rozpędzę, a na rozbieg mam takie trochę letni temat, dlatego że pociągnę temat z ostatniej rolki Instagramowej, czyli o takim puszczaniu głowy na autopilocie, żeby sobie przemyśleć pewne sprawy. I zanim przejdę do właśnie tego autopilota, do tego odpoczynku takiego, wiecie, który pozwoli mózgowi wypluć nam fajne pomysły, to jeszcze prośba do Instagrama o to, żeby zrobić print screena. Może być print screen z serduszkiem. Nawet potrzymam to serduszko przez chwilkę. Poproszę Was o to, żebyście udostępnili tę transmisję u siebie w relacjach, oznaczyli Bezcukier i zaprosili innych rękodzielników do tego, żeby przyłączyli się do dzisiejszego spotkania, po to, żeby mogli oni również zadać swoje pytania na temat budowania marki opartej na rękodziele. Dlatego, że naszą wspólną misją tutaj bezcukrową jest to, żeby dzielić się wiedzą taką profesjonalną o budowaniu marki rękodzielniczej, bo jeżeli uda nam się zaszczepić dużej ilości rękodzielników dobrą, sprawdzoną i fachową wiedzę o tym, jak tworzyć marketingi wokół naszych marek rękodzielniczych, to nasze marki przestaną wyglądać na chałupnicze i zaczną wyglądać profesjonalnie. I na tym skorzystają wszyscy, dlatego że dzięki temu powolutku, powolutku będziemy odczarowywać ten taki szkodliwy stereotyp chałupnika, rękodzielnika, który dłubie po godzinach, rękodzielnika, który rękodziełem zajmuje się w ramach zajęcia zastępczego, gdy jest bezrobotny lub szuka pracy, lub musi koniecznie kilka groszy dorobić. A na rękodziele można zarabiać naprawdę fajne pieniądze, można zarabiać duże pieniądze i można czuć radość z tego, co się robi, i pieniądze z tego, co się robi, ale uda nam się to zrobić tylko wtedy, kiedy wspólnymi siłami będziemy pracować nad naszymi markami tak mocno i z takim zacięciem, jak pracujemy nad naszymi projektami rękodzielniczymi. To musi po prostu iść w parze. Czekam na pierwsze pytanie w komentarzu. Marta Barbara z nami na Facebooku się witam. Wita. Cześć, Marta. Czekam na pierwsze pytanie w komentarzu, a w międzyczasie pogadam sobie do Was chwilkę o tym, że musimy sobie dawać szansę na to, żeby odpoczywać. I nie wiem, kto z Was widział ostatnią rolkę na Facebooku, na Instagramie, przepraszam, taką rolkę z kozakiem. Bo ostatnio na grzybobraniu poszłam na kurki, okazało się, że jest urodzaj kozaków. Cześć, pracownia Gratka. O, i Karolina już się ujawniła w komentarzach. I naszła mnie taka refleksja, dlatego że mnie chodzenie po lesie i zbieranie grzybów bardzo relaksuje i sprawia, że głowa mi trochę się wyłącza. To znaczy, przestaję myśleć o tym, że trzeba posprzątać, o tej godzinie trzeba zrobić to, o tamtej to, a tutaj jeszcze artykuł do napisania, a tu do spakowania paczki, a tu coś tam jeszcze, to coś tam jeszcze. Za to, gdy właśnie tak chodzę sobie po tym lesie, ta głowa mi się wyłącza trochę, bo skupiam się na szukaniu tych grzybów, i w momencie, kiedy jestem na całkowitym takim resecie,
gdzie totalnie mi ta głowa nie pracuje, wpadają mi do głowy najlepsze pomysły. I bardzo często jest tak, że właśnie w takich momentach całkowitego pustkowia w głowie pojawiają nam się fajne pomysły, wpadają nam pomysły na nowe kolekcje, ale również, gdy sobie troszeczkę nastroimy te nuty, będą nam się pojawiać pomysły na marketingi. Bo pamiętajcie, że naszym zadaniem jako przedsiębiorców jest to, żeby skupiać się zarówno na naszych projektach, ale również na marketingu, który tworzymy wokół naszych marek. I to jest zadanie równie kreatywne. To znaczy, jeżeli sądzicie, że marketing jest nudny, że tworzenie strategii jest nudne, że to jest mało seksowne, to serio, nic bardziej mylnego, dlatego że stworzenie dobrego marketingu wymaga od nas, rękodzielników, takiej samej kreatywności, jak tworzenie naszych projektów. Dlatego że nasze otoczenie się zmienia, dlatego że przyzwyczajenia klientów się zmieniają, co chwilę mamy nowe narzędzia, co chwilę ktoś po prostu wbija się w rynek narzędzi online z czymś nowym i my nie możemy się na to zamykać, musimy mieć oko i musimy mieć taką świadomość, że ten nasz marketing, to budowanie strategii wokół naszych marek nie jest również statyczne, tylko jest dynamiczne. I wymaga od nas również kreatywności. Grzybobranie to idealny marketing, pisze Baba Leśna, i że chodzenie po lesie to część mojej pracy. Super! To jest najlepsza praca ever. Ja uwielbiam grzybobranie. Co roku mamy takie, od jakiegoś czasu, co roku mamy takie postanowienie, że będziemy próbować nowych gatunków grzybów, nowe gatunki grzybów co roku. I w tym roku już wypróbowaliśmy na talerzach czarki, a jesienią czerniduaki. No i w tym roku mocno przyglądam się gąskom, aczkolwiek jeszcze nie wiem, czy jestem jeszcze gotowa na to, żeby ją samodzielnie zebrać. Wszystkie takie rurkowe już mamy na talerzach obcykane, oczywiście teraz królują kurki i kozaki, jak się okazuje. Z niecierpliwością czekam na podgrzybki i prawdziwki. U nas jeszcze prawdziwków nie ma, choć widziałam na zdjęciach w grupach grzybowych, że prawdziwki już się wysypały. Wszystko jeszcze tutaj u nas przed nami. Na razie kurki i kozaki. Z czego bardzo się cieszę. Antu pisze, mam doła, w wakacje nie sprzedaje mi się nic, powiedzcie proszę, że we wrześniu ruszy. Ruszy. Dlatego, że, dobra, to teraz sezon ogórkowy, nie? Sezon ogórkowy. Wszyscy znamy to. Sezon ogórkowy przypada na lato, przypada na ciepłe miesiące, kiedy ludzie w naturalny sposób nie robią zakupów. Ludzie w lecie jeżdżą na wakacje, ludzie w lecie odpoczywają, ludzie w lecie zbierają ogórki, pracują w ogródkach, leżą na leżaczkach, ludzie w lecie przestawiają się na aktywne spędzanie czasu. Dni są dłuższe, wieczory są krótsze, dużo więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, czy to solo, czy to z rodzinami, wyjeżdżamy na urlopy, spotykamy się ze znajomymi. Spotykamy się z rodziną, jeździmy na jakieś spotkania rodzinne, czy z przyjaciółmi, odgrzewamy jakieś stare znajomości. Generalnie lato to jest sprzedażowo naturalny sezon ogórkowy, czyli sprzedażowo sprzedaż w lecie w naturalny sposób spada. Azul kafelki, a kafle kupują. Ha! Bo to jest sezon na remonty, więc będą wyjątki. My też mamy sprzedaż jak wściekłe, jeśli chodzi o naszą markę, dlatego że my tworzymy biżuterię ślubną i lato to jest nasz pik sprzedażowy, bo wtedy są wszystkie śluby. Ale generalnie lato to jest taki czas, kiedy ludzie sprzedają mniej. Gdy lato się kończy, ludzie wracają do domów, wieczory się wydłużają, coraz częściej mamy taką trochę nudę jesienną i jesień to jest czas, w którym my zaczynamy sobie wić gniazda, zaczynamy sobie trochę szukać zajęć na wieczór i bardzo często tymi zajęciami jest najpierw szukanie różnych inspiracji na różne rzeczy, a potem robienie zakupów w związku z tymi poszukiwaniami. Nawet zanim przyjdzie ten czas
halloweenowy czy przedbożonarodzeniowy, już we wrześniu widać, nawet sobie jak ktoś prowadzi statystyki, podgląda statystyki u siebie na Google Analytics, zobaczy, że ten ruch się po prostu zwiększa. I tak, w lecie ludzie nie wychodzą z internetów. W lecie ludzie nie przestają korzystać z telefonów, jeśli chodzi o właśnie grzebanie w internetach. Ale w lecie wszyscy jak jeden mąż grzebiemy w tych telefonach troszkę inaczej. Raczej oglądamy jakieś fajne widoki, jakieś fajne pomysły na odpoczynek i dzielimy się naszym odpoczynkiem, czyli robimy zdjęcia i udostępniamy je w mediach społecznościowych, niż robimy zakupy. Gdy leżymy na plaży, jesteśmy z dziećmi na wakacjach, chodzimy do internetu, ale chodzimy po ciekawostki, chodzimy się porelaksować, chodzimy poczytać, pooglądać rolki, pooglądać jakieś vlogi, pooglądać jakieś wideo na YouTubach. Rzadziej robimy z plaży, z lasu, z wakacji pod gruszą, czy z wakacji z biurem podróży, zakupy przez internet. Do tego wracamy jesienią, kiedy jest mniej przyjaźnie na dworze, kiedy tego czasu jest mniej, kiedy doba jest krótsza, wieczory są dłuższe, wtedy po prostu właśnie przez to, że zaczynamy mieć tego czasu więcej w domu, porobimy sobie w pierwszych tygodniach po wakacjach takie, wiecie, generalne porządki, poukładamy sobie wszystko, jak Pan Bóg przykazał po tych ciepłych miesiącach i przychodzi taki czas długich wieczorów, gdzie szukamy sobie jakiegoś zajęcia. I wtedy babki na przykład szukają już jakieś pomysły na jakieś makijaże czy kreacje na karnawał albo na jakieś bożonarodzeniowe spotkania. A to przychodzi nam w końcu do głowy, że już zaraz jesień, a zaraz po jesieni Boże Narodzenie, może już czas sobie robić jakieś listy prezentowe. A to stwierdzamy, że jest nam jakoś tak smutno, bo lato się skończyło, fajnie by było w domu coś fajnego zrobić, no to oglądamy sobie różne dodatki do domu. A to będziemy przesadzać nasze kwiatki, bo już takie zmęczone po lecie, troszeczkę zaniedbaliśmy przez te ciepłe miesiące, będziemy przesadzać kwiatki, szukamy nowych doniczek i nowych pomysłów na parapety. W naturalny sposób jesienią wracamy do takiego wicia gniazda i w związku z tym do robienia zakupów, więc tak, jeżeli miałabym celować w najgorszy sprzedażowy okres w ciągu roku, to dla większości, bo nie dla wszystkich, są wyjątki, jak ktoś robi kąpielowe stroje albo kapelusze wiklinowe albo torby na plażę, oczywiście, że lato będzie dla niego pikiem sprzedażowym, natomiast w wielu branżach, czy kafelki, kiedy to w lecie robimy remonty, natomiast w wielu branżach lato będzie sezonem ogórkowym i w lato będzie ta sprzedaż dużo, dużo, dużo słabsza, więc spokojnie, lato spędzamy, jeżeli mamy w naturalny sposób sezon ogórkowy właśnie w lecie, w naszej marce, lato spędzamy na edukacji i na planowaniu premiery kolekcji, którą robimy jesienią, kiedy już wiemy, że nasi klienci wracają do trybu zakupowego. Wiem, słyszałam od Was o sezonie ogórkowym, ale fani czekali na kolczyki 10 lipca, weszła nowa kolekcja, nie sprzedają się nic, bo lato to jest fatalny pomysł na taki środek lata, to jest po prostu, może fatalny, może nie, jeżeli próbowałaś pierwszy raz robić na przykład premierę kolekcji, no to musiałaś kiedyś spróbować, możesz odgrzać tego kotleta na jesień i zobaczyć na przykład w nowych kolorach to co wyprodukowałaś, natomiast osobiście, jeżeli chodzi o biżuterię, która nie jest biżuterią ślubną, celowałabym właśnie w jesień, jeśli chodzi o sezon, o premierę nowej kolekcji. Po prostu to masz taką informację zwrotną dla siebie, że lato to nie jest dobry pomysł u ciebie na premierę. Ludzie są na wakacjach, ludzie odpoczywają. Mocha Bag. W lipcu mieliśmy rekord sprzedaży, więc jestem pełna optymizmu, że od września będzie petarda. Trzymam bardzo za to kciuki. Zmieni się sposób robienia zakupów. I tutaj też teraz taka dla Was informacja. Jeżeli macie sezonową sprzedaż, to znaczy lato jest u Was takim sezonem martwym. Albo lato jest u Was świetnym sezonem, a pozostałe miesiące są martwe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
wymyśleć sobie linię lub produkt, który nam zaklei tę dziurę sprzedażową. To znaczy, jeżeli robicie czapki, to jest fajny przykład, ponieważ on jest bardzo częsty i wszyscy rozumieją ten przykład. Jeżeli robicie czapki na szydełku, no to wiadomo, że wasz pik sprzedażowy przypadnie na miesiące późnojesienne do wczesnowiosennych, powiedzmy do lutego. I pozostała część roku będzie sprzedażowo słaba. Chyba że wprowadzicie torby plażowe na szydełku, albo kapelusze na szydełku, albo coś, co się da zrobić na szydełku, a co ludzie używają latem. I odwrotnie, jeżeli tworzycie biżuterię ślubną tak jak my, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w waszych sklepach pojawiła się kolekcja sylwestrowa albo kolekcja karnawałowa. I tę kolekcję możecie sobie promować pod Boże Narodzenie, pod ten pik sprzedażowy bożonarodzeniowy. A jeżeli nie macie tak wyraźnych pików sprzedażowych, takich tematycznych jak biżuteria ślubna czy czapki, macie takie w cudzysłowie zwyczajne rękodzieło, które można kupować cały rok, ale ludzie w lato kupują je mniej. Na przykład macie biżuterię taką modową, która się nie rozgranicza na letnie i zimne, miesiące, to przed sezonem świątecznym warto pomyśleć o czymś typowo prezentowym, a na sezon ogórkowy, czyli na lato, zaplanować sobie wietrzenie magazynów i przeceny i wyprzedaże, żeby po prostu popchnąć tę sprzedaż, która będzie w naturalny sposób spadała. W najbliższą niedzielę będę wystawiała swoje pierwsze stoisko, małe lokalne wydarzenie. Pierwsze pytanie, jak najlepiej prezentować ceny? Ceny ustawowo musisz prezentować tak, żeby nie było wątpliwości dla klienta, który podchodzi do Twojego stoiska, że dany produkt kosztuje tyle i tyle. Czy warto te ceny zrobić niższe, czy zostawiać takie, jakie mam? Możesz sobie pomyśleć nad specjalną ofertą tylko na dzień targowy. Oczywiście to, jeżeli uważasz, że Twoi klienci są wrażliwi na przeceny, bo na przykład nasi nie są zupełnie. My u nas robienie przecen w naszej marce biżuteryjnej w ogóle mija się z jakimkolwiek sensem, dlatego że nie wiem, czy w historii Pillow Design sprzedałyśmy łącznie 10 par kolczyków przecenionych. Nasze klientki są totalnie niewrażliwe na obniżki cenowe. Jeżeli Twoi klienci są wrażliwi na obniżki cenowe, możesz, to jest fajny sposób na to, żeby na targach jakby dodać dodatkowy argument zakupowy, szczególnie dla tych ludzi, którzy będą już Cię kojarzyli, dla których nie będziesz zupełnie nowa, czyli dla swoich klientów, których zaprosisz przez Facebooka, czy przez Facebooka, czy przez Instagrama, czyli dla tych ludzi, którzy już Ciebie znają, znają Twoją ofertę i dla nich to będzie takie klarowne i oczywiste, że te ceny teraz na Twoim stoisku są niższe. Jeśli chodzi o cenówki, no to tutaj nie mamy wyjścia, muszą one być tak zaprezentowane, żeby były widoczne i nie pozostawiały żadnych wątpliwości dla klientów podchodzących do Twojego stoiska, że ten produkt kosztuje tyle i tyle, więc tutaj nie ma co się rozdrabniać, po prostu przywieszasz metki cenowe, tradycyjne do swoich produktów i już. Kiedy zacząć promować produkty świąteczne? W listopadzie? Ja już widziałam pierwsze zapowiedzi bożonarodzeniowych produktów w internetach. Jeszcze sierpień. Na pewno przełom, ten taki czas, kiedy kończą się Halloweeny, kończy się zamieszanie Halloweenowe, to jest już czas, kiedy nasza strategia powinna ruszyć z kopyta. Natomiast to nie jest czas na myślenie o tym, jaka ona może być, jaka ona ma być. Jeżeli planujecie jakieś super, na przykład kolekcję bożonarodzeniową albo jakieś promocje bożonarodzeniowe, zaczynacie podgrzewać atmosferę, myślę, że spokojnie od października. Możecie sobie przetestować pewne rzeczy z okazji tych takich Black Friday'ów na przykład w międzyczasie. Natomiast jak się kończy święto, zamieszanie ze świętem zmarłych i Halloweeny, to już tutaj powinny zacząć iść posty i komunikacja typowo bożonarodzeniowa.
ale nie wtedy zaczyna się wasze myślenie, jak to ugryźć, jak to zaprezentować, bo to robicie dużo, dużo wcześniej, a jeżeli planujecie nową kolekcję, to informujecie już, ja bym zaczęła spokojnie w okolicach października pierwsze zajawki, pierwsze informacje, że szykuję coś fajnego na końcówkę roku. Nawet nie mówiąc jeszcze o tym, że to będzie coś bożonarodzeniowego, tylko po prostu, że szykuję coś fajnego na koniec roku. Dobra, na Facebooku też widzę jakieś pytania. Oj, czekajcie, chciałam się podeprzeć, a tu za daleko mam biurko do łokcia. Mam pytanko, Baba Leśna pisze, czy jest jakaś checklista do odhaczenia przed założeniem firmy? Jestem ciągle na nierejestrowej, podwyższony limit, niewiele mi pomógł, więc czas, a to dobra informacja, czas najwyższy robić krok do przodu, o co powinnam zadbać przed założeniem firmy? W tej chwili czekam tylko na dofinansowanie z Urzędu Pracy. To jest pytanie do na przykład Eli Szymanek, to jest pytanie do kogoś, kto ogarnia prawo, kto ci podpowie formę opodatkowania. To nie jest pytanie do mnie. Wiecie, że prawnie, jeżeli ktoś nie zajmuje się zawodowo, nie jest prawniczką, nie jest radcą prawnym lub księgową, to w ogóle ma zakaz doradzania ludziom w tych obszarach i my się tego trzymamy. Uważam, że to jest mądre, dlatego że ja nie jestem autorytetem, jeśli chodzi o przepisy, jeśli chodzi o księgowość, jeśli chodzi o aspekty prawne. Możemy spokojnie uznać, że jestem pierwszym debilem tych tematów. Się nie znam na tym w ogóle. Dlatego moja rada na to pytanie, moja odpowiedź na to pytanie jest znaleźć kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo i tam poszukać odpowiedzi na to pytanie. Założę się, że większość takich osób, właśnie na przykład jak Ela Szymanek, która prowadzi swoją działalność, jest prawniczką, na swoim blogu gdzieś ma tego typu poradnik, jak ogarnąć to przejście z nierejestrowanej działalności na założenie działalności gospodarczej. A jeśli chodzi o formę opodatkowania, jaką tą działalność założysz, to już w ogóle fajnie jest zapytać się radcy prawnego na przykład. Opowiedzieć mu, jaką mamy działalność, co będziemy sprzedawać, w jakiej formie, do jakiego kraju, czy tylko w Polsce, czy za granicą, i on zoptymalizuje wam formę działalności gospodarczej tak, żeby te podatki były jakieś takie sensowne, nie? Mam pytanie, czemu jest tak zimno? Mam podobne pytanie. Dobra, tutaj nie widzę dodatkowego żadnego pytania. O, Karola już Babie Leśnej podlinkowała listę jakąś, ale nie widzę jaką, więc nie wiem, coś tam odpisała. Mam nadzieję, że znajdujecie się w tych komentarzach. Za to Wecka Rękodzieło Dekoracje pisze, co wakacje robiłam produkty na święta, teraz chcę stworzyć strategię marketingową, więc ta informacja bardzo mi pomoże, dzięki, super. Kiedy zacząć promować produkty świąteczne? Aha, to jest kontynuacja twojego pytania. No właśnie, tak jak powiedziałam, ruszać z kopyta już jak się skończą Halloweeny, natomiast cała strategia to jest już temat wasz. My niedługo będziemy zaczynać pokazywać naszą nową kolekcję, w tym roku troszkę później, bo miałyśmy taką nieprzyjemną sytuację podczas którejś premiery, że na podstawie zajawek zostały ściągnięte nasze wzory. Zanim my pokazałyśmy premierę naszej kolekcji, pojawiła się w naszej konkurencji prawie identyczna. Więc cóż, w tym roku troszeczkę później, przeciągamy. Jeżeli dostanie się dofinansowanie z Urzędu Pracy, to oni doradzą, gdzie się dowiedzieć o formalności działalnościowe. No proszę, tak. Agnieszka pisze, to jest tylko dodatkowa informacja dla baby. Zimno i pogoda, no cóż, Edyta jest w Polsce, tak. Właśnie tak, nie chciałam tego powiedzieć na głos. I to w dodatku jest czymś tak zajęta, że nie pojawiła się na dzisiejszym live'ie. Może już niech wraca do tych Włoch, nie? U nas jakaś fatalna pogoda. Dzisiaj jeszcze zdążyłam w ciągu dnia pojechać. O 5 wstałam, byłam o 6 już w lesie, nazbierałam tych kurek. Potem jeszcze zdążyłam sobie pojechać na rowerek, jak było ciepło, a teraz to już jest w ogóle znowu
nie wiem, październik, jeśli chodzi o pogodę, a ja muszę wyjść z psem jeszcze na spacer. Właśnie przyszło tutaj mi chrapać, słyszycie? Nie, po prostu live Q&A bez mojego sapiącego psa to się nie liczą po prostu. I co w takiej sytuacji zrobiłyście, jak was skopiowali? Nic. A co mogłyśmy zrobić? Co mogłyśmy zrobić? Robiłyśmy swoje, zrobiłyśmy premierę naszej kolekcji, ona się sprzedaje bardzo dobrze. I pomimo tego, że nasze produkty są dwa razy droższe, to i tak się sprzedaje. Więc skupiłyśmy się na tym, żeby dopracować tą strategię naszą, żeby skupić się na naszych klientkach, na naszej komunikacji i nauczyłyśmy się, że za wcześnie pokazywać zajawek nie można. Bo wiecie, jaki był problem? Był taki problem, że poszły zajawki, takie bardzo, to były backstage sesji zdjęciowej, na których nie było widać tylko części produktów, tylko całe produkty można było wyhaczyć. I problem polegał na tym, że my zdjęcia z sesji zdjęciowej, która promowała premierę kolekcji, dostałyśmy późno. Długo czekałyśmy na te zdjęcia. Troszeczkę nam się przeciągnęło to, ten właśnie etap oczekiwania na zdjęcia. Na tyle długo, że zdążono nas wyprzedzić z tymi pomysłami na biżuterię. Piesio musi być, tak. Chrapie moja. Dziś miała 4 lata, jak nasz jest z nami. Nasza też 4 rok z nami. Proszę bardzo. O, trochę się przestawiła głowę obok i już nie słychać. Już nie chrapie. Ale pewnie zaraz z powrotem wróci do chrapania. Dajcie jeszcze jakieś pytanie, a jak nie, to też jest ok. Myślę, że fajne tematy dzisiaj były poruszone. Lato to też taki czas, kiedy was jest najmniej na live'ach Q&A, bo albo w polu, albo żniwa, albo wakacje, albo urlopy, albo dzieci na głowie, bo nie ma szkoły. Więc tutaj na Q&A'ach też was zwykle jest dużo, dużo mniej w wakacje. Co nas jakoś nie martwi i też co się snu robi z powiek, słuchajcie, bo już dzisiaj jakiś mam zaćmienie, mgłę. Czy był ten post lub wpis o wystawianiu się na targach i festynach? Bo chyba mi uciekło. Monika, to są 3 nagrania wideo na naszym YouTubie. Karola, poproszę Cię, żebyś podlinkowała Monice. Monika Kaczyńska pisze, pyta o ten post, o przygotowanie się na targi i kiermasze. To de facto nie tyle post, chociaż chyba artykuł na blogu też jest, ale mamy na YouTubie 2 nagrania z okruszków. Spędza sens powiek. I też jest Karoliny live, taki, którego nagrała zaraz po targach, więc tak na świeżo, z takimi przemyśleniami na gorąco, więc też jest bardzo fajny. Karola Ci podlinkuję. Spędza sens powiek. No właśnie, ja powiedziałam spędza, nie? O, dziękuję, proszę bardzo. Powiedziałam spędza, ale jakie długie włosy, odrosły. Ja mam takie włosy, słuchajcie, że chodzę do fryzjera raz na 2 lata, generalnie. Mam taki kolor, uwierzcie, że mam odrosty takie 2-letnie, ale mam taki kolor włosów, że jak sobie zrobię takie refleksowe, nie? Że nie na równo, tylko takie żużu, to one mi się bardzo długo utrzymują. Tak przyzwoicie, a że większość czasu chodzę z supłem na głowie, rzadko rozpuszczam, to spoko. Nie bardzo lubię chodzić do fryzjerów. Ktoś też tak ma? Czy ktoś też tak ma? Teraz takie modne. No. Ale ja mam taki nijaki, zobaczcie, tutaj na przykład od słońca mi się zrobił refleks, a gdzieś tu farba ostatnia kładziona jest. Ale mam takie włosy, że one od słońca się robią takie naturalnie, o zobaczcie, nie? Tutaj naturalnie te refleksy mi się robią, jakoś się tym za bardzo nie przejmuję, bo nie lubię
Nie lubię chodzić do fryzjerów, zwłaszcza, że właśnie, ja mam włosy zazwyczaj długie, choć to nie jest jeszcze moja taka maksymalna długość, bo przez większość życia to włos do pasa, ale ostatnio jak byłam u fryzjera, to ścięłam je dotąd i tyle urosły. Więc jak jadę na malowanie i cięcie, to spędzam tam 3 albo 4 godziny i mnie po prostu nosi. Baba leśna, mam 30 lat, nigdy nie byłam u fryzjera, ja to rezonuję z tym. Włosy mam za pośladki. Sama sobie ścinasz końcówki? Ja tak chodzę, jak już widzę, że te końcówki są takie, wiecie, pożal się Boże. To jest właśnie już pożal się Boże. Tutaj już by się przydało tak ze 3 cm cięcia. Ale może we wrześniu pójdę. Też tak mam, chodzę raz do roku. Ja też poproszę kasiulkowo. Karola, jeszcze jakbyś wrzuciła te linki w relacje na Instagramie. Te trzy nagrania w relacjach na Instagramie, żeby sobie Instagramy też odpaliły te targowe nagrania. Słuchajcie, widzę tutaj, że się skończyły tematy, nie będę więc przeciągać. Lećcie, czerpcie radość i czerpcie z lata, choć zimne lato, ale czerpcie. Czerpcie, o, ja już się odmeldowuję, a Joanna pisze jeszcze pytanie, że mam mega problem z nazwą mojej marki. Wszystkie pomysły najpierw sprawdzam na Insta i co wymyślę, to okazuje się, że tam już jest Jesus. Możesz spróbować z dopiskiem na przykład. Jeżeli tam jest jakaś marka z nie twojej branży, jakaś zagraniczna, która nie działa w ogóle w Polsce, to możesz spróbować jakiś dopisek, przedłużyć tę nazwę, jeżeli nie jest najdłuższa. No niestety w internetach mówi się, że już jest dzisiaj wszystko i również to tyczy się nazw marki, więc trzymam kciuki, żeby poszło, żebyś znalazła ten sweet spot. Ja ścięłam się maszynką na 3 mm, to był stan idealny. Ja może i bym rozważyła, ale mam silne protesty w domu przed ścinaniem włosów. Nawet wiecie, to cięcie mojej do brody ostatnio było okupione takim ojojojaniem, takim lamentem. Mój facetek jaskiniowiec, włos ma być długi. Tego nie powiedziałam. Cześć, ja się dzisiaj już odmeldowuję. Nie padły te słowa. W ogóle drzż. Idźcie i bądźcie grzeczni. Czerpcie z lata, czerpcie z wakacji. Widzimy się za tydzień w kolejnym live Q&A o 19:30, jak w każdą środę. Tymczasem ja się odmeldowuję. Ewidentnie to jest czas na to, żebym się odmeldowała. Trzymajcie się cieplutko, miejcie fantastyczny wieczór i fantastyczny tydzień. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu o 19:30. A z grupą mastermindową widzimy się jutro o 18:00 i będę szkoliła z tworzenia strategii marketingowej i sprzedażowej na pik. Sprzedażowe. Także do zobaczenia! Udostępnij. Cześć Facebooku. Do zobaczenia za tydzień.